Jedno nie ulega wątpliwości. 15 października 2023 roku przejdzie do historii polskiej demokracji. Jeszcze żadne decyzje oczekiwane od elektoratu nie zgromadziły tak olbrzymiej ilości Polaków przy wyborczych urnach. Co ciekawe, wysoka frekwencja zapowiadała się już od godzin przedpołudniowych, bowiem w wielu lokalach właściwie stale stały kolejki. Południowa Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odkryła pierwsze dane o frekwencji i już one były budujące. Ale to, co wydarzyło się w Polsce wieczorem i nocą, przeszło najśmielsze oczekiwania. Na moment zamykania dzisiejszego wydania frekwencja była najwyższa w całej historii III Rzeczypospolitej. Przekraczała bowiem 72%. Nawet w najsłabszym frekwencyjnie okręgu, opolskim, wynosiła ponad 63%, natomiast w tym najaktywniejszym, mazowieckim, przekraczała 77%. Być może to polaryzacja elektoratów spowodowała, że tak masowo wyborcy ruszyli do lokali. Na to wskazywałaby frekwencja referendalna, która na wczesne godziny popołudniowe określiła się na poziomie przekraczającym 42%, co świadczy o ogromnej mobilizacji wyborców PiS. Ale sympatycy opozycyjnych ugrupowań również nie zasypiali gruszek w popiele i parędziesiąt procent elektoratu odmówiło udziału w referendum.